No i tak, hejka Siemka, witam wszystkich. Środa, 24 maja. Ja dalej w tym samym miejscu, na skraju lasu, ale z drugiej flanki. Wtedy szłem właśnie z tamtej, w poniedziałek, we wtorek. A dzisiaj postanowiłem sobie też zajechać z tej strony. Oczywiście miejsce podpowiedziane przez Lecha, Lechu1982. Pozdrow serdeczny. No co, idę na takie zwiady. Bardzo mnie to wkręciło, tutaj chodzenie po tym lesie. Oczywiście ze mną flamingowa torba, rękawice. Jak coś wpadnie, to wyniesiemy. No, zrobił się znacznie chłodniej. Postanowiłem właśnie tutaj właśnie przejść i zobaczyć, czy tutaj czasem jakichś innych miejsc jeszcze nie ma od tej strony. No widzę, że przy większej akcji, no to szłoby tutaj samochodem zajechać elegancko. W lesie po mojej prawej słychać jakieś. Impreza się odbywa, muzyczka gra. Pewnie jest tam jakieś spotkanie ciekawe. Mniej lub więcej. No jest, coś tu się dzieje. Taki temacik. Szaleństwo w lesie. Ptoszą, płoszą zwierzynę. No. I dobra, idziemy sobie dalej. Taka dróżka. Także jest ciekawie. Chyba z tego miejsca już widzę tego białego big baga tam z tymi śmieciorami, co jest. No. No ale las mnie tutaj mega wciągnął. Wciągnął mnie ten temat. Także widzicie. W lesie się dzieje, w lesie się wyprawia. No i tak, tu już są te temaciki. Te górki, tak powiedziałem, te pagórki. Ciekawe, co pod nimi jest. I tutaj taki ciekawa ścieżka, jest od noga w prawo. A co? No zobaczymy. Z czystej ciekawości. Na razie w miarę czysto, oprócz takich pojedynczych śmieci. No dobrze, może znajdzie się jakieś miejsce, co było ognisko. Weźmiemy magnes, zaś przyjdziemy, bo widzę, że ten temat się spodobał. Z tym magnesowaniem w lesie. Tam jest jakieś drzewo obalone, chyba jakieś siedzisko leśne. Fajnie to wygląda. No, taki temacik leśny. Podejdziemy, zobaczymy. Zobaczymy, czy ten obraz w ogóle się trzęsie, czy nie trzęsie. Napiszcie w komentarzach. Czy może tak być, czy nie może tak być. No i taka miejscowa. Pieniek. No, tu coś było palone. Ognicho było. Także się tutaj dzieje w lesie. Jest flamingowa. Na drzewie dzięcioł. Hajs jest. Tam kolejna flamingowa. Dobrze, ubieramy rękawice i zbieramy te śmieci. Takiego mam nosa właśnie. Dobra. Jest i kapselek. Litowel. A, przekażemy pelikanowi. Na flamingówce niestety żuczki siedzą. A śmiertelne pułapki. No ale już nie będą zabijać. Tutaj kolejna flamingówka. Żubry z lasu wyjdą. Zrobimy tak. Tutaj też coś jest. Żuczki. Ratują. I tutaj jest taki deodorant, też jest amelinium. Dobrze, do torby. Torba wiernie służy. Dobra, jak się rozejrzymy jeszcze tutaj po okolicy. Złomu żadnego nie widać. Kapselków przewaga. Posprzątamy. Jest spożycie w lesie. Dobra, rozejrzę się tu po okolicy. Papiren, a nie papier. Taki koreczek plastikowy. O,
Jest kolejny żubr. Schował się za drzewem. No niestety, pełne zupy żuczków. Masakra. Jest. Rozbite szkło. Flacha była rozbita o drzewo. No tutaj też jakieś ogniskowanie było. No, można by było sprawdzić magnesem. Sporo tutaj tych miejsc biwakowych, że tak powiem. No ale nic, ptaszyny śpiewają. Tutaj widzę jakieś miejsce po buchtowaniu. Flamingówy. Patrzcie. Na bank dziki szalały. Dobrze, zbieramy złomik z nasu. Ziemia niech zostanie. Wysyp flamingówek. Zrobię sobie tutaj bazę. I powyciągam je stąd. Jakieś przeorane to miejsce. Och, Polska to bogaty kraj. Metale kolorowe występują w lesie. W sporych ilościach. Może ktoś tutaj to zasiał sobie te flamingi. No nic. Będzie pieniądz. No i jeszcze kilka flamingów wpadło. Miejsce oczyszczone. No. Tak to wygląda. Dobrze, wyjdziemy sobie tam z powrotem na drogę. Tak, ja wychodzę do drogi. Tam widać pociąg towarowy jedzie. No, spacerek fajny. Taki rekonesans. Zobaczymy, co dalej. Może dojdziemy do tego wczorajszego miejsca i przedwczorajszego. Także no, można tu podjechać samochodem i pozbierać, podziałać. No i w drugą stronę niestety. Można tu podjechać i wywalić, nie? Co ja tu widzę? Kolejne miejsce, patrzcie. Tam. Niestety. A myślałem, że już dojdę tam i będzie temat załatwiony, a tu jeszcze kolejne obozowisko, koczowisko. No i w tym miejscu to się moja torba zapełni. Niestety. No, może i magnes by to wyciągnął coś z tego. Patrzcie, jak to wygląda. Masakra. Myślałem, że będą tylko flamingowe tomaty. A to niestety. Szkło. Plastik, tworzywo, śmieciory. Szeroko pojęte. Co? Nie ma co narzekać. Trzeba działać. Zbieramy butelczyny. Folioczek. Także w tym miejscu to już torba się zapełni. Lechu. Szkło. Tworzywo. Niestety. Zbieramy śmieciory. Gdzie się nie obrócisz, tam śmieci są. Folioczek.
Pozdrowionka dla oczywiście Bogusia, dla pana taty przy okazji folioków. Szkiełko, plastik. Tu jakaś taka nakrętka duża. Szkiełko kolejne. Pyk, pyk. Pożywo. Opakowanie po fajkach. No i tak wynika na to, że pierw były flamingowy, pierw była zapłata za sprzątanie lasu. A teraz trzeba popracować. Śmieję się oczywiście. No, była bisiada, było grillowanie. Pyk. Pyk. Kupeczki, a tam kora. Takie miejsce. Na pewno wszystkiego stąd nie zbiorę. Nie zabiorę. Pod tymi liśćmi też pewno sporo tomatów jest. Ale to co widać, już siedzi w torbie. Coś tu jeszcze gdzieś widziałem. Tutaj coś takiego, kukułkę w tle słychać. I pociąg słychać w tle. Maszynka do golenia była. Ktoś tu się chyba golił. Albo podgalał, podkaszał. A tutaj co jest? Kielonek, jest miarka. A nie uszkodzona, uszczerbiona. A już myślałem, że będzie fant na targ staroci. No, teraz w niedzielę. Zapraszam na targ staroci. Ja się wybieram. Zobaczymy, kto jeszcze będzie. Zawsze fajnie na tych targach staroci jest. Fajne spotkania, fajny klimacik. Zobaczymy, jak to będzie. Cyk. Tam jeszcze w tych badylach coś tam było. Przejdziemy się. Aha, w tym miejscu już byłem, tylko z tamtej strony. Teraz tak sobie coś tak przypominam. Pyk. Czekoladka. Folioczek, sróbków. Kurczę. I coraz dalej. Folioczek. I talerzyk. Tam jeszcze butla jest. Za drzewem. Dwie butle zresztą. Raz. Dwa. Pułapki dla żuczków. Cyk. I tak, torba pełna. A ja szukam pięknych okoliczności przyrody i czas na pozdrowienia dla pierwszej trzynastki obecnej na czacie na ostatnim filmiku ze sprzątania lasu. I tak, w tych pięknych okolicznościach przyrody pozdrawiam pierwszą trzynastkę obecną na czacie na filmie ze sprzątania lasu ostatnio, a więc był to Rafał Mądrzejewski, pozdrawiam Rafał, drugi był Jan Matejka, pozdro Jan Matejka, trzeci był Jacek Recykler, pozdro Jacek, czwarty był Łukasz Święch, pozdro Łukasz Święch, piąty byli 4 minuty, a więc Ania, Gaja i Krzysztof. Szósty był Daniel Kastelik, pozdro Daniel. Siódmy był Heriksus. Ósmy Sandacz Czwa, pozdro Sandacz. Dziewiąty siedzi w miedzi, pozdro siedzi w miedzi. Dziesiąty był Misiek 5872. Jedenasty był Lechu 1982, pozdro Lechu. Dwunasty był SQRT9, pozdro SQRT9. I jako trzynasty był Lucky Luke. No i właśnie, przy Lucky Luke'u pozdrawiam Cię serdecznie, przyjacielu. Wpadnijcie na kanał do Lucky Luke'ego, tak, Lucky Luke Diligence, tak, zmontował sobie świetny wózek, taki właśnie, przydałby mi się taki wózek na złożenie fantów na magnesie neodymowym. Fajny pomysł, fajnie sobie to pospawał. Kółeczka, można go złożyć, wmieści się do samochodu, rozłożyć, bardzo prosty montaż i demontaż, że tak powiem. Także wpadajcie serdecznie na kanał do Lucky Luke. No i tak, torba pełna. Torba pełna śmieci z lasu. Przy tej okazji pozdrawiam wspierających sprzątanie lasu na kanale Flaming Recycling, a więc Daniel Kastelnik, Mariusz Pan, Lechu 1982, Krzychu z Landu, Borys Kowalski, Sprzątam i o zimie dbamy, Jan Matejka i Joanna Bałuch. Pozdrawiam serdecznie, wielkie dzięki za wsparcie. Kukułki kukają,
A ja tak sobie pomyślałem, że jeśli się tutaj rozejrzę za kapselkami, bo coś widziałem tutaj ciekawego. No to nie, na pewno nie. To będzie amelinium. Tu coś jest. Takiego. Tego to wiem, że pelikan nie ma. Tychy? Widzicie to? Tychy co? 1897, tak? Dobrze widzę. Wyostrz, nie wyostrz. Marka ochronna. Tychy 897, marka ochronna. Ciekawy kapsel. Dobra, zostawiamy. No, tak mnie to zbieranie kapsli też wciągło. Pozdrowienia też przy tej okazji dla Marcina. Marcin. Duże M, duże C. Też mi przesłał fotkę właśnie z kapselkami, które znalazł właśnie na magnesie. Także postanowił mi je wysłać. Tak więc Marcin, wielkie dzięki. Ciekawe eksponaty. No, to akurat śmieci są. No nic, no tak to wygląda. I śmieci komuś radość przyniosą. Tu jakiś chyba spalony kartofel. No, prażone nie wyszły. Dobrze, kukułki kukają. Wyjdziemy sobie na drogę. Przejdziemy się jeszcze kawałeczek. Także co, no, flamingowa torba pełna. Patrzcie, w którym jest to miejscu. Bo może nawet tą torbę zostawię sobie tutaj i przejdę się, bo raczej już jej więcej nie doładuję. No tak, no byłem tu wczoraj. Patrzcie, kto oglądał, to wie. Dobra, torbę tu zostawię. Czekaj tu na mnie. Przejdziemy się tutaj. Tam w oddali pociąg. Jedzie sobie. No tak. No tak, no to jest to miejsce. Tam ptaszyny jakieś są, uciekają. No tak, tu wczoraj już jeden worek stąd ubył. Kolejne wkrótce. Tam oczywiście miejscowa z tymi wywalonymi śmieciarami jest. No. Nic się nie zmieniło. Nic nie ubyło. Też tak, na moje oko nic nie przybyło. Dobra, przejdziemy się tam do torów. Zobaczymy, jak tam jest. Fajnie tu jest. Czysto jest. No, w tym miejscu na pewno zdecydowanie czyściej. Ale co, nie przybyło nic nowego. I to cieszy, to bardzo cieszy. Nic się nie zmieniło. No. To miejsce, które wam się bardzo podoba. Sugerujecie tutaj przerzucić to magnesem. Tylko mi się tu wydaje, że to jest takie zapaldisko, nie? Nie, to nie jest żaden staw. Ani z takiego. Na pewno ta woda tu wyschnie. Latem tu już zapewne będzie sucho jak piernik. No ale pożyczać można by było. Dobra. Wychodzimy, wracamy. Naprawdę świetnie. Jak chodzi o mnie, mega satysfakcję mam z tego, że tutaj sobie wyspę sprzątałem. Sobie, że tutaj posprzątałem. Ale jak widzicie, tam są jeszcze kolejne miejsca. Także temacik na kolejne wypady. No nic, no wracamy do flamingowej torby. No i tak, jest i torba. Bierzemy ją ze sobą. Śmieci wychodzą z lasu. Tak więc co, znalazłem kilka miejsc ogniskowych, biwakowych. No tutaj to jedno udało się w miarę posprzątać. Pewno jeszcze sporo tematów zostało. Ale można tu przyjść nie raz. Tych flamingówek sporo. Patrzcie, tutaj jakieś ptasie gniazdo wyleciało. Szkoda. Flamingówek sporo. Tak więc będzie jakaś kasiorka za złomik. Jadę na warsztacie, sobie to rozsortuję. Posegreguję. Jeszcze jedna kolejna flamingówa. Także złomu przybywa. No i co? No niech nie chcę też przeciągać. Jak się podobało, to oczywiście zachęcam do łapkowania, do komentowania. Zachęcam do rozpowszechniania. I oczywiście zachęcam do 15 minut dla lasu. Patrzcie, można wyjść na chwilę. A wynieść tyle śmieci. Dla mnie to jest satysfakcja mega. Jeszcze jak już to wyrzucam do śmietnika posegregowane, to już w ogóle świetnie się z tym czuję. Czuję się spełniony. No i tu jeszcze coś tutaj z czekoladki jest w pokrzywach. No, tak to wygląda. Śmieci się nigdy nie skończą.
Od dali widzę już Flaming Wagen. Fajnie, taka przygoda. A więc co? Hejka, siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś.